Pan, samochodzik. Wilhelm Gustloff. Rozdział dziewiąty. W mesie wszyscy nadzwyczaj spokojnie przyjęli te informacje. Daniel groźnie spojrzała w stronę Sary. Ty ostatnia byłaś w ładowni. Oskarżycielsko wyciągnęła palec w jej stronę. Sara tylko wzruszyła ramionami, okazując w ten sposób lekceważenie. Mylisz się, szefowo, odpowiedziała. W drodze na górne pokłady widziałam Michała, Kostia i Julia. Spokojnie, Kostia powstał. Musimy ustalić, jak pomóc tym dwom na dole. Jak długo mogą wytrzymać? zapytał Sarę. Mają zapas powietrza na dobę. Na tym okręcie nie zainstalowano zamkniętego obiegu powietrza, wyjaśniała. Podzielimy się na trzy trzyosobowe zespoły. Dyregowała Daniel. Pierwsza grupa poprowadzi do Filadelfii kabel łączności. Druga obejrzy okręt z zewnątrz, a trzecia usunie ewentualne usterki. Uznaliśmy, że to dobry pomysł i zeszliśmy do ładowni. Tam pobraliśmy sprzęt. Do rufowej ładowni przenieśliśmy bęben z kablem. Marynarz z Diabolu otworzył rufową furtę i Hans, Stewe i Kostia mogli zanurkować. Nasz statek leniwie kołysał się na fali. Julio z Michałem ukryli się w osłoniętym od wiatru kącie ładowni i leniwie ćmili cygara. Finder nie odrywał oczu od telefonu podłączonego do kabla. Jak nam wyjaśniła Daniel, w pobliżu kiosku w Filadelfii znajdowało się gniazdo, do którego można wetknąć końcówkę kabla. Po 40 minutach na tarczy telefonu zamigało czerwone światełko. Finder poderwał słuchawkę jednocześnie włączył głośniczek, dzięki czemu mogliśmy słyszeć słowa Rosjan. Mieliśmy wybuch w... do... nie jest jakby... wane, docierały do nas urywki wypowiedzi Rosjanina. Chyba musicie... lonów. Daniel pokazała palcem na mnie, Michała i Julia. Obejrzyjcie okręt, rozkazała nam. We trójkę stanęliśmy na krawędzi pokładu i skoczyliśmy do wody. Pochłonęła nas lodowata czerń. Reflektory podwodne raczej nie rozświetlały mroku. Bardziej pozwalały nam na orientację, gdzie są koledzy. W połowie drogi, na głębokości 19 metrów minęliśmy się z pierwszą trójką. Trzymając się jedną ręką kabla powoli kierowaliśmy się w stronę kiosku Filadelfii. Okręt leżał przechylony około 30 stopni na prawą burtę. Julio pokazał mi ręką, że mam obejrzeć część dziobową. Sam skierował się na rufę, śródokręcie zostawiając Michałowi. Z twarzą 30 cm od poszycia badałem stan Filadelfii. Z pozoru wszystko wydawało się w porządku. Nie widziałem żadnych pęknięć, rys, zupełnie nic. Skupiłem swoją uwagę na otworach. Za którymi były zawory zbiorników balastowych. W środku, za kratką coś błysnęło. Zobaczyłem płaską bryłkę, ciężarek nurka, taki jaki jest mocowany do pasa z balastem. Zajrzałem do następnego otworu i ujrzałem to samo. Próbowałem wyjąć je, ale niestety kraty były przymocowane, a oczka za małe, żebym przesunął przez nie rękę. Wszystko stało się dla mnie jasne. Ktoś zablokował otwory ciężarkami, przez co Filadelfia miała kłopoty z wynurzeniem. Jednak siła wody wypychanej sprężonym powietrzem powinna wystarczyć, żeby odblokować otwory. Na urządzeniu darze od Findera migało pomarańczowe światełko informujące, że nadszedł czas, żeby przygotować się do wynurzenia. Skierowałem się do kiosku. Czekali już tam na mnie Michał i Julio. Mój przyjaciel pokazał nam ciężarek balastowy, identyczny jak te, które widziałem na dziobie. Julio dorzucił do kolekcji i znaleźli sknóż i jakąś rurkę. Wynurzaliśmy się w tempie dyktowanym przez gadżet od Findera. Daniel i czekali na nas z pistoletami w dłoniach. Który z was odciął kabel? krzyknęła Daniel. Spojrzeliśmy po sobie. Nie róbcie ze mnie wariatki. Patrzcie. Pokazała nam Kostię nawijającego kabel na bęben. Wkrótce Finder wtrzymał w dłoni odciętą końcówkę. Podejrzanych jest sześcioro, rzekł uśmiechnięty Julio. My, wskazał naszą trójkę oraz Hans, Kostia i Stewe. Polacy mogli chcieć zemścić się za dotąd niewyjaśniony numer z butlami. Dość. Wrzasnęła Daniel. Pierwszy raz pracuję z tak idiotyczną grupą. Powiedzcie. Co znaleźliście? Otwory zbiorników balastowych zablokowano tym. Pokazałem ciężarki. W stery poziomu wetknięto nóż i metalową rurkę, dodał Julio. Kadłub jest cały, odezwał się Michał. Więc realizujemy mój pomysł z balonami, orzekł Finder. Natychmiast wyciągnęliśmy z magazynu osiem balonów z wytrzymałych na uszkodzenia mechaniczne, wodoodpornych materiałów. Każdy z nich po nadmuchaniu osiągał średnicę 5 metrów. Problemem było wprowadzenie specjalnych pasów pod kadłub Filadelfii, lecz i z tym poradziliśmy sobie. Do rana wszystko było gotowe do wyciągnięcia okrętu podwodnego. Schodziliśmy pod wodę trójkami, każda ekipa miała dwie godziny odpoczynku, ale i tak tempo pracy było mordercze. Sprężone powietrze z butli powinno napełnić balony, które powoli wyciągną Filadelfię na powierzchnię, tłumaczył nam Finder, pokazując obliczenia wykonane na ekranie komputera. Wynurzanie, jeśli odpowiednio ustawiliście zawory w butlach, będzie trwało około 20 minut. O świcie ekipa nurków, kierowana przez Steve'a, rozpoczęła akcję napełniania balonów. W czasie ściśle określonym przez Findera Filadelfia wyskoczyła nad powierzchnię wody. Najpierw pokazały się czubki balonów a po chwili, nagle ukazał siedziu pokrętu, który z hukiem uderzył w wodę. Załoga, rosyjscy bliźniacy, natychmiast otworzyli włas i wyszli na kiosk. Daniel i Olek podpłynęli do nich na pontonie i przewieźli ich na pokład Diabolo. Sara zaprowadziła obu do kajuty pełniącej funkcję izolatki. Kostia, gdy tylko wrócił z pod wody, razem z Olegiem rozpoczął oględzinę Filadelfii. Wrócili po kilkunastu minutach. Obaj mieli zacięte miny i bez słowa poszli do Daniel, która w tym czasie relacjonowała wszystko szefowi. Zacznie się polowanie na czarownicę, mruknął Julio stojąc w otwartych wrotach furty, zapatrzony w łagodne morze. Z Michałem zajęliśmy się porządkowaniem swojego sprzętu do nurkowania. Schyleni. Sami w kącie ładowni mogliśmy swobodnie porozmawiać. Kogo obarczą winą? Zapytałem Michała. – Nie wiem, co się stało we wnętrzu okrętu, ale ten nóż, rurka czy ciężarki nie należą do nikogo z załogi diabolo – szepnął. – Skąd ta pewność? – Znam ten nożyk – mówił Michał. – Takie są na wyposażeniu komandosów marynarki wojennej. Ta śmieszna rurka to tłumik od pistoletu oficera, którego znam osobiście. Mieliśmy gości nie tylko na pokładzie. Policja i twój były szef już wiedzą o Filadelfii. Jak myślisz, co teraz zrobią? Pan samochodzik jest pacyfistą, ale to, co nastąpi, będzie przypominało polowanie na czerwony październik. Jak w tej znanej książce, zażartowałem, chociaż nie było mi wcale wesoło. Kostia i Oleg wrócili do ładowni. Stewy odwiózł ich na Filadelfię, która wkrótce zanurzyła się. W tym czasie ciągnęliśmy za cumy balonów. Z których trzeba było spuścić powietrze, zwinąć je i zanieść do magazynu. Po dwóch godzinach, ledwie żywi usiedliśmy do śniadania. Za kwadrans idziecie spać, powiedziała Daniel, wchodząc do mesy. Pobudka w porze obiadu. Po południu schodzimy do Gustlowa. A co z Filadelfią? Zainteresował się Julio. W porządku, odpowiedziała Daniel. Jej wyraz twarzy sugerował że lepiej nie interesować się tym tematem. Gdy już zasypiałem, Julio przechylił głowę przez krawędź łóżka i zajrzał do mnie. Ty, Polak, szepnął, wejdziecie ze mną w spółkę, ty i twój kumpel? Pawliński tylko uśmiechał się, sprawiając wrażenie, jakby doskonale o wszystkim wiedział i moje słowa nie uczyniły na nim żadnego wrażenia. Od razu zauważyłem, że będzie chciał czym prędzej zakończyć rozmowę żeby moją rewelację przekazać swoim szefom. Dlaczego panowie pokazali nam mapę miejsc, gdzie spoczywają uboty? Postanowiłem kuć żelazo, póki gorące. Czemu nie podacie żadnych konkretów? Georgii zamyślił się. Wstał i, przepraszając nas, wyszedł na dwór. Przez okna restauracji widzieliśmy, że rozmawiał z kimś przez telefon komórkowy. Trwało to około pięciu minut pierw Pawlinski coś komuś opowiadał potem tylko przytakiwał żeby w końcu tłumaczyć żywo gestykulując wrócił odrobinę wściekły lecz bardzo szybko ukrył swoją złość panie tomaszu powiedział ukazując w uśmiechu rząd białych zębów mamy pozwolenie żeby powiedzieć panu część prawdy jak pan wie Niemcy prowadzili zaawansowane prace nad bombą atomową Ładunki jądrowe miały przenosić ulepszone wersje rakiet V2. Werner opowiadał wam o pomyśle przewożenia takich rakiet w specjalnych silosach holowanych przez okręty podwodne. Olbrzym przytaknął. Werner Cliff opowiedział wam także o dokumentacji, którą przejęliśmy my i Amerykanie, kontynuował Pawliński. Zniknęły jednak rudy uranu. Część dokumentacji, jeden z fizyków i człowiek który zaprojektował środki przenoszenia tej broni. Profesor Porter wymyślił nie tylko odpowiednie rakiety, ale i podwodny okręt rakietowy. Wartość zaginionych przedmiotów i ludzi tylko z pozoru jest znikoma. Nie wiemy, komu Stoker sprzedał to wszystko. Nie macie żadnych podejrzeń? Dziwił się Olbrzym. W naszej pracy trzeba mieć dowody, rzekł Pawliński. Czy podejrzewacie Brytyjczyków? Dopytywałem się. Rosjanie spojrzeli na siebie i Georgij skinął głową. Skąd pan wiedział? Olbrzym był zdumiony. Początkowo, gdy Amerykanie prowadzili projekt Manhattan, współpracowali z sojusznikami, opowiadałem. Po wojnie współpraca urwała się, przez co Anglicy musieli dłużej dochodzić do pewnych rozwiązań, jednak nawet Amerykanów zadziwili tempem swych prac. Skąd takie nagłe przyspieszenie? To, czego szukamy, mogło być na pokładzie Gustloffa, Do rozmowy przyłączył się Suworow. Równie dobrze na którymś z okrętów podwodnych. Nie mamy też pewności, czy Stukerowi nie udało się od razu wywieźć swych skarbów w bezpieczne miejsce. W czasie wojny prowadziliśmy z nim negocjacje pewni, że oferuje nam zaginione dzieła sztuki. To był tylko margines jego propozycji. Teraz proszę zauważyć. Kogo dręczy ta sprawa? Pawliński pochylił się w stronę środka stołu. Przy gustlowie kręci się statek Sebediana. Na pokładzie ma agenta niemieckiego wywiadu. Polacy przyglądają się sprawie z wiadomych względów. Każdy lubi wiedzieć, co dzieje się na jego podwórku. Chyba przyszedł najwyższy czas, żeby powiedzieć panu coś bardzo ważnego odezwał się Suworow. Istnieje wiele opowieści wskazujących, że bursztynowa komnata była przewożona na pokładzie Wilhelma Gustlowa, ale nie wiem, czy słyszał pan o ciekawym miejscu jej ukrycia. Tu na Helu? Olbrzym prawie podskoczył z emocji. Słucham pana, rzekłem mu przejmie. Na Helu, przy bateriach Adolfa podobno coś ukryto w styczniu 1945 roku, wyjaśniał Słworow. Zakopano czy schowano w podziemiach? Dopytywałem się żołnierz, który służył w kompanii wartowniczej na Helu do 9 maja 1945 roku opowiadał Suworow. Był w naszej niewoli. Mówił, że do jednej z trzech baterii przyjechały dwie albo trzy ciężarówki i wynoszono z nich jakieś skrzynie. Czy wie pan, gdzie należy szukać tych baterii? Niestety, nie. Suworow bezradnie rozłożył ręce. Cóż Chyba przyszedł odpowiedni czas na sen, powiedziałem, patrząc na zegarek. Serdecznie dziękuję za wielce pouczającą rozmowę. Ukłoniłem się Rosjanom i wstałem. Olbrzym szedł za mną i cicho sapał. Gdy byliśmy już na swoim piętrze, zaprosiłem dziennikarza do pokoju. Rewelacja, co? Na policzkach Olbrzyma ukazały się ogromne koła rumieńców. Co? No, ta skrytka. Chyba to bajka. Czemu? Pomyśl, teraz pożycz mi swojego telefonu. Zdumiony olbrzym, podał mi swój telefon komórkowy, z którym zszedłem na parter i tylnymi drzwiami wyszedłem na parking. Pięć minut rozmawiałem z komisarzem z Kowronkiem, a potem wróciłem do siebie, żeby położyć się spać. Chwilę przyglądałem się ciemnej plamie, jaką stanowiła twarz Julia. Starałem się wyczuć. Czy mówi poważnie, czy to prowokacja? Spokojnie, człowieku, szeptał Julio osiadając na mojej koi. Wyjął cygaro i zapalił. Już kiedyś pracowałem dla Sebediana. To była fucha w Afryce. Chodziło o skubnięcie transportu nieoszlifowanych diamentów. Wtedy wszystko było przygotowane na wysoki połysk. Tutaj też tak było, dopóki nie zjawiła się Danieliwy. Człowieku, nie mam do ciebie urazy. Bo widzę, że jesteście w porządku, ale powoli coś mi tu śmierdzi. Mnie też przyznałem mu rację. Nie chodzi mi tylko o twoje cygara. Ciekawe, po co wybieramy się na ten wrak? Podobno na guzdlofie przewożono bursztynową konnatę. Bajka, Julio lekceważąco machnął ręką. Tu musi chodzić o coś ważniejszego i cenniejszego. Może człowieku. Jak można wydostać się z Polski? Chcesz uciekać? Teraz? Nie. Można by zabrać łup i sprzedać go w Europie. Mam znajomości. Ty tylko musiałbyś wydostać nas z Polski. A jak uciekniemy z Diabolo? Potrafię sterować Filadelfią. Rozumiesz? Julio zamilkł, czekając na moją odpowiedź. Ognik cygara rozżarzał się co jakiś czas. Rozważałem wszystkie za i przeciw. Pogadamy z kumplem, odpowiedziałem dyplomatycznie. Jasne, Julio zgasił cygaro i wskoczył na swoją koję. Spało mi się bardzo dobrze. Obudził mnie stuk burty diabolo o coś, podejrzewałem, że o inny statek. Leżałem z zamkniętymi oczyma i wsłuchiwałem się w dobiegające mnie dźwięki. Na diabolo panowała absolutna cisza, nie licząc dźwięków pracujących maszyn. Uwaga! Pobudka, zbiórka w mesie za kwadrans. Usłyszałem z głośnika głos Daniel. Leniwie przeciągnąłem się i wstałem. Okazało się, że Julio już nie spał od dawna. Leżał na posłaniu ubrany, ogolony, a teraz przyglądał się przyklejonemu do sufitu schematowi Wilhelma Gustloffa. Chyba nastał dzień ostatecznego rozrachunku, powiedział, pstrykając palcem w rysunek. Spakowałeś się? zapytałem. Nie mam nic, z czym nie potrafiłbym się rozstać w pięć sekund, odpowiedział Julio. Nieprzywiązywanie się do rzeczy to zasady hinduizmu i rzemiosła szpiegowskiego. Szybko wziąłem prysznic, ubrałem się i poszliśmy z Juliem do mesy. Czekał tam na nas obfity, ale lekki obiad złożony z chudych mięs, sałatek i surówek. Do tego do picia podano soki i kawę. Jedliśmy w milczeniu. Każdy chyba trawił wydarzenia ostatnich dni. Wtem otworzyły się drzwi i weszła Daniel. Wyglądała oszałamiająco pięknie w obcisłym kombinezonie do nurkowania. Obok niej stał facet, którego podobno okradłem z miliona dolarów. Rano, przy śniadaniu, dowiedzieliśmy się, że Rosjanie nagle wyjechali w środku nocy. Olbrzym obiadał się, jakby cały dzień czekała go głodówka. Widząc moje krytyczne spojrzenie, przełknął potężny kęs jajocznicy i odezwał się. Panie Tomaszu, takie śniadanie mamy wliczone w cenę pokoju. Niech pan spojrzy. Ilu tu siedzi gości? Jesteśmy prawie sami, a kto zje tyle żarcia? Zresztą cały dzień pewnie spędzimy wokół tych baterii Adolfa. A skąd wiesz, że one jeszcze istnieją? Ha! Nie docenia mnie pan! Olbrzym żartobliwie pogroził mi palcem. Zadzwoniłem na heli i szukałem jakiegoś przewodnika. Mają tam tylko jednego emerytowanego komandora. Zapytałem go, czy wie, gdzie to cudo stoi, a on od razu, że nawet mnie tam zaprowadzi. Świetnie. Z zadowoleniem zatarłem ręce. Po posiłku wsiedliśmy do Rosynanta i wyjechaliśmy z podjazdu hotelowego w lewo, na wschód, w stronę Helu. Prawie za tablicą oznaczającą koniec miejscowości Jurata ujrzeliśmy duży asfaltowy plac przypominający kształtem pętlę autobusową. W lesie, wśród sosen, ukrywały się. Jakby nieco spieszone swoją obecnością w tak uroczym zakątku, betonowe słupki połączone drutem kolczastym. Co? Przenieśli tu mur berliński? Dziwił się Olbrzym. Do niedawna końcówka półwyspu Helskiego była wielką bazą marynarki wojennej, gdzie nie każdy miał wstęp, opowiadałem. Trzeba było mieć przepustkę, żeby jechać dalej. Ten płot to nic innego jako ogrodzenie specjalnego ośrodka wypoczynku. Gdzie od czasu do czasu odpoczywa prezydent Aleksander Kwaśniewski. Zobacz, że tu wszędzie jest zakaz zatrzymywania się. Słyszałem, że nawet ci, którzy stanęli za potrzebą, musieli płacić mandat. Przed samym helem zobaczysz to samo, placyk i wartownie. Tak jak zapowiadałem, nim dojechaliśmy do miasteczka, zobaczyliśmy dawne wojskowe budynki, obecnie zagospodarowane przez harcerzy. Przejechaliśmy przez przejazd kolejowy i minęliśmy ukryte w lesie po prawej stronie, obok dworca, setki mieszkalnych wagonów kolejowych. To była pamiątka po kolejarskich w czasach. Pracownicy PKP przyjeżdżali na Hel i mieszkali w domkach na torach. Z ulicy Dworcowej skręciliśmy w lewo w ulicę Przybyszewskiego. Stały przy niej szare bloki z betonowych cegieł, jeszcze przedwojenne, i w specyficznej odmianie koloru pomarańczowego. Już powojenne. Przy budynku kina, tuż obok bramy zamykającej wjazd na teren jednostki wojskowej, stał szczupły mężczyzna w marynarskim mundurze z dystynkcjami komandora. Starszy pan, mimo 70 lat, miał bystre spojrzenie i wesołe ogniki w oczach. Komandor H.L. przedstawił się. Podobno po dunisku oznacza to słowo HAK, tak jak nazywany jest Półwysep Helski. Czyli właściwy człowiek na właściwym miejscu zażartował olbrzym. Panowie tu poczekają, a ja pójdę po materiały, rzekł komandor. Potruchtał do pobliskiego bloku. Leniwie przeciągnąłem się. Olbrzym nerwowo zapalił papierosa. Jakoś pan podchodzi do tej wyprawy bez entuzjazmu, zauważył. Ależ skąd? Zaprzeczyłem, to bardzo pożyteczna wycieczka. Jednak pan uwierzył w bursztynową konnatę. Ucieszył się. Nie odpowiedziałem, bo już nadchodził komandor i uważnie rozglądał się dookoła. Nasz przewodnik rozwiesił na drzewie mapę półwyspu z zaznaczonymi ruchami wojsk, okrętów, polami ostrzału. Na trawie postawił wypchaną papierami skórzaną teczkę. W tym momencie stało się to, czego obawiałem się najbardziej. Komandor przyzwyczajony do wycieczek laików zaczął nam wykładać rzeczy dla nas oczywiste. Olbrzymy próbował naprowadzić komandora na temat ukrytych skarbów, Wilhelma Gustloffa, bursztynowej komnaty. Nadaremno. Port marynarki wojennej na Helu powstał w 1930 roku jako obiekt zapasowy dla portu w Gdyni, opowiadał komandor. Wtedy to wybudowano linię kolejową i drogę. Którą pokryto asfaltem w latach 60. Jak będą panowie wracać, policzcie zakręty jest ich dokładnie 40. Obejrzeliśmy zbiór eksponatów w muzeum na świeżym powietrzu, gdzie zgromadzono miny, torpedy, działa artylerii przeciwlotniczej i nadbrzeżnej. Potem wsiedliśmy do Rosynanta i wjechaliśmy na niezbyt pilnie strzeżony teren wojskowy żeby obejrzeć polskie stanowiska artylerii z września 1939 roku. Na jednym z nich pozostawiono działo ze specjalną ramą do zawieszania maskowania. Obejrzeliśmy podziemne schrony koszarowe i wieże kierowania ogniem. Powoli zbliżała się pora obiadu. Olbrzym uznał, że przy posiłku komandor zacznie mówić rzeczy bardziej interesujące dziennikarza. Proponuje odwiedzić maszoperię. Odpowiedział komandor zapytany o spokojne miejsce, gdzie można dobrze zjeść. Chwilę krążyliśmy, nim trafiliśmy na ulicę wiejską, najdłuższą na helu i zabudowaną zabytkowymi chałupami. Lokal miał bardzo morski wystrój. Jego wyłożone drewnem ściany były obwieszone sieciami, kołami sterowymi, dzwonami i innymi rekwizytami marynarskiego fachu. Przy drewnianych stołach siedzieli goście zajadający ryby. Nawet z pięterka dobiegał nas dyskretny stuk od sztućców. Zamówiliśmy filety z dorsza i zestawy surówek. Przysłuchiwałem się, jak olbrzym próbował wydobyć z komandora jakieś interesujące go informacje. Jednak nasz przewodnik, od lat przyzwyczajony do jednego modelu oprowadzania wycieczek, nie był na to przygotowany. Co oznacza słowo maszoperia? Zapytałem komandora Hela. Przed wojną powstały spółki rybackie określane takimi nazwami. Wyjaśniał przewodnik. Rybacy łowili węgorze, dorsze i dzielili je na równe części zwane partami. Chcecie zobaczyć, gdzie ukryto bursztynową komnatę? zapytał z szelmowskim uśmiechem. Skończyliśmy posiłek i wróciliśmy do Rosynanta. Z zadowoleniem spoglądałem w boczne lusterko. Wyjechaliśmy z miasteczka i około 200 metrów za torami zjechaliśmy w prawo, w las. Widzieli panowie tamten schron, odezwał się komandor. Tam wojsko adoptuje po niemiecki bunkier na potrzeby centrali wojskowej. Jesteśmy w NATO. KL prowadził nas przez las około dwóch minut. Gdy wyszliśmy z gąszczu młodych świerków i ujrzeliśmy ogromną górę betonu, zamarliśmy. O Jezu, wyszeptał Olbrzym. Mówiłem, że warto było tu przyjechać, cieszył się HL. Mister Sebedian uśmiechnął się i ruchem ręki nakazał nam usiąść. Słyszałem, że chcieliście poznać szefa? To ja. Powiedział. Facet wygląda jak milion dolarów, wyszeptał Julio. Witam wszystkich serdecznie, a zwłaszcza Pawła Dańca, z którym miałem okazję już się poznać. Kontynuował Sebedian. Reszta ekipy spojrzała na mnie. Nie spodziewali się, że jest wśród nich ktoś jeszcze, oprócz Daniel, żyjący w zażyłości z samym szefem. Mam nadzieję, że zachowałeś dyskrecję? Zapytał mnie. Oczywiście. Daniel odpowiedziała za mnie. Pozostało mi tylko skinąć głową. Świetnie, Sebedian. Jeszcze dziś każdy z Was zdobędzie małą fortunę. Słyszałem o Waszych kłopotach. Sabotażysta może być pewnym, że już wkrótce otrzyma odpowiednią zapłatę. Dziś wieczorem z Warszawy przylatuje do Gdańska mój przyjaciel Jerzy Batura.